Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Proponowane zmiany do ustawy o scalaniu i wymianie gruntów zawarte w druku nr 827 rozszerzą zakres postępowania scaleniowego. Umożliwią one częstsze zastosowanie tych procedur i skuteczne prowadzenie prac scaleniowych z urzędu. Dadzą też możliwość uczestnikom scalenia decydowania o celach miejscowej użyteczności publicznej. Istnieją opinie, że kwestie postępowań scaleniowych wymagają głębszych zmian, nawet idących w kierunku napisania nowej ustawy, ale to, co zostało zaproponowane w omawianej właśnie nowelizacji, nie wyklucza takiego postępowania w przyszłości i wnosi kilka nowych, pozytywnych i bardzo istotnych przepisów. Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, który reprezentuję, popiera te zmiany i głosować będziemy za ich przyjęciem. Mój przedmówca, poseł sprawozdawca Artur Dunin, dość jasno odniósł się, na czym ma polegać omawiany projekt. Nie będę więc tych szczegółów wszystkich powtarzać, ale jednak zwrócę uwagę na kilka aspektów. Scalanie i wymiana dotyczy gruntów rolnych i leśnych. Procedury te przeprowadza się po to, aby poprawić funkcjonalność terenu lub wprowadzić zmiany w układzie własności w celu poprowadzenia nowych urządzeń melioracji wodnej, dróg lub usprawnienia rzeźby terenu. W ostatnich latach znacznie wzrosła dynamika prowadzonych nowych inwestycji. Obecnie instytucja scalania uruchamiana jest na wniosek rolników oraz pod potrzeby budowy autostrad przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jedną z najważniejszych zmian jest tutaj propozycja, aby również inwestor inny niż GDDKiA, a więc jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot realizujący inwestycje celu publicznego stał się uczestnikiem scalenia. Projekt zakłada dwie dodatkowe okoliczności umożliwiające wszczęcie postępowania scaleniowego z urzędu na wniosek właśnie inwestora albo organu właściwego w zakresie ochrony przyrody. Kosztami tych właśnie scaleń będą obciążani wnioskujący o scalenie. Projekt umożliwia w trakcie scalania dokonywanie zmiany granic nieruchomości zabudowanej bez zgody uczestnika scalenia oraz dotychczasowego właściciela, jeśli nie zostaną pogorszone warunki jej użytkowania, np. dostęp do budynków. Efektem scalenia i podziału jest wydzielenie nowych działek, inaczej ukształtowanych przy założeniu jednakowej powierzchni, co w praktyce jest dość trudne i wymaga właściwego oszacowania rekompensaty, jakie z tytułu scalenia mogą ponieść rolnicy. Proponowane zmiany doprecyzowują istotnie zasadę ekwiwalentności. Według projektu organem właściwym do przeprowadzenia postępowania scaleniowego i postcaleniowego pozostaje nadal starosta, natomiast organem drugiej instancji staje się wojewoda, a nie jak dotychczas samorządowe kolegium odwoławcze. Jest to według nas bardzo słuszna koncepcja, za którą przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, scalanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, co czyni wojewodę naturalnym organem odwoławczym na terenie danego województwa. Po drugie, wojewoda posiada, jak już tutaj poseł sprawozdawca wspominał, wyspecjalizowane służby, które są w stanie znacznie szybciej niż SKO przeprowadzić merytoryczną ocenę racjonalności scalenia. W trakcie prac nad projektem w podkomisji, której byłam członkiem, uznaliśmy, że przepisy nowej ustawy dotyczyć będą tych postępowań, które rozpoczną się po wejściu w życie ustawy. Procedury już rozpoczęte zostaną dokończone pod obecnie obowiązującymi przepisami. Ta decyzja wyeliminuje niepotrzebne zamieszanie związane z przekazywaniem spraw prowadzonych przez SKO do wojewody. Jak wspomniałam na wstępie, kierunek zmian zaproponowany przez grupę posłów, widzę tutaj przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Rackiego, jest słuszny. Wprawdzie nie rozwiązuje kompleksowo wszystkich problemów związanych ze scaleniem i wymianą gruntów, ale istotnie upraszcza i skraca procedury, daje większe możliwości wszczęcia postępowań i będzie mieć pozytywny wpływ na ochronę przyrody. W związku z tym podtrzymuję stanowisko klubu Platformy Obywatelskiej popierające te zmiany. Dziękuję bardzo.